Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. NATO ma utworzyć dwa nowe dowództwa. To wczorajsza decyzja ministrów obrony sojuszu, jedno z nich w Europie, prawdopodobnie w Niemczech lub w Polsce. Jakie są szanse na to, że w Polsce i jeśli w Polsce, to jakie są ewentualne korzyści? Taka decyzja jest jeszcze przed nami, natomiast rzeczywiście Polska jest postrzegana jako wiarygodny członek NATO. Jesteśmy w elitarnym klubie krajów, które przeznaczają 2% PKB na zbrojenia. Jesteśmy przez wszystkich naszych partnerów, szczególnie przez Stany Zjednoczone, postrzegani jako kraj, który jest bardzo zaangażowany w działania sojuszu. Pytam o realne korzyści, nie byłoby, a nie tylko o zaszczyt. Nie byłoby to zaskakujące. Realne korzyści są takie. Że oczywiście umiejscowienie każdej kolejnej agendy Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce czy wojsk sojuszniczych zwiększa poziom bezpieczeństwa naszego kraju, zwiększa też możliwości wpływu realnego na to, w jakim kierunku sojusz się rozwija. Panie ministrze, w jakim stopniu zmiany, nad którymi radzili wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy, dotyczą Ministerstwa Obrony? Ja jestem wiceministrem obrony e, narodowej, skupiam się na swojej pracy w resorcie. E, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, bo. I jak w ogóle rozumiem, pan nie o tej rekonstrukcji? Jak rozumiem, nic. o to pani redaktor Nie myśli pan, e, e, zostaje, odchodzę, tak? To mogę powiedzieć tylko tyle, że my wszyscy jesteśmy e, przygotowani do pełnienia służby na odcinku, w którym, na którym w tej chwili pracujemy. Natomiast jeżeli by pojawiły się decyzje o potrzebie zmian, no to. Będziemy oczywiście je realizować. Skupiamy się na e, bieżącej pracy w Ministerstwie. I myśli Pan, że rankingi zaufania i nieufności nie są kluczem do personalnych zmian? Pytam o to, bo Pana szef od, y, od dawna, można powiedzieć, jest na czele rankingów nieufności. No, oczywiście bardzo istotne są kwestie wizerunkowe, ale jednak powiedzmy sobie to wprost. Polityka ta prawdziwa to nie jest konkurs piękności. Liczy się skuteczność, a Antoni Macierewicz jest ministrem, który reformuje polskie siły zbrojne, rozbudowuje Wojsko Polskie. To jeszcze o tym porozmawiamy, bo nie wszyscy tak to widzą. Zostały przyjęte, ale fakty są takie. Została przyjęta ustawa, dzięki której wzrosną nakłady na... Rozwój i rozbudowy polskich sił zbrojnych do 2,5% PKB w 2030 roku. To będzie dodatkowe sto kilkadziesiąt miliardów złotych, nie tylko na modernizację armii, ale i na rozwój liczebny. Do 200 tysięcy żołnierzy i oficerów wzrosną polskie siły zbrojne. E, mamy wojska sojusznicze. W właśnie, pan odpowiada mamy odpowiada pan na pytanie, którego nie zadałem, To ja fatach. zadam teraz te pytanie, na które pan odpowiedział. Co się znajdzie w podsumowaniu tych dwóch lat rządów. Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o resort obrony. No i tu właściwie to pan odpowiedział, a pan pewnie się pochwali legią akademicką. Nie, tak? zacząłem odpowiadać dopiero, aha, ale aha. rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych sprawach zasadniczych, to trzeba powiedzieć o szczycie warszawskim NATO i konsekwencjach, czyli kilku tysiącach wojsk sojuszniczych stacjonujących w naszym kraju, przede, przede wszystkim amerykańskich. Konsekwencja jedna bardzo istotna również to jest wzrost znaczenia Polski w ramach sojuszu, przyjęcie ustawy, która gwarantuje wzrost nakładów na obronność do 2,5% PKB, to już zakup życia. nowoczesnego sprzętu, między innymi armatochaubice Kraby, moździerze Raki, nowoczesne karabiny produkcji polskiej dla polskich sił zbrojnych, MSBS-y, czyli A są jakieś niewykonane zadania? Jest bardzo dużo wyzwań. Dlaczego? Dlatego, że zaniedbania, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne, są naprawdę wieloletnie i ostatnio pojawił no się. Tak, ale, ale czy plan który... zakupu 8 śmigłowców do końca 2017 roku, o czym jeszcze w maju mówił minister Kownacki i jest aktualny? W tej chwili jest proces pozyskiwania śmigłowców dla wojsk specjalnych i śmigłowców dla ratownictwa morskiego. Na przełomie tego i następnego roku zostaną rozstrzygnięte oba te postępowania. W październiku 2016 roku minister Antoni Macierewicz publicznie zadeklarował, że do końca grudnia tego minionego roku armia dostanie dwa Blackhawki do testowania. No i nic takiego się nie wydarzyło. Jak pan myśli, czy, czy właśnie te kwestie? Pan Chwali się, chwali się rakami i tak dalej, a, ale no, no są pewne sprawy niedokończone, niezałatwione, no, obiecane. Można powiedzieć w ten sposób, że tylko ten, kto, kto nic nie robi, nie popełnia błędu. W związku z tym, oczywiście, jak wszędzie, również w Ministerstwie Obrony Narodowej zdarzają się potknięcia. Natomiast ważne są te kwestie, które są zasadnicze o nich już rozmawialiśmy, a sprawą zasadniczą jest to, że armia się modernizuje. Po raz pierwszy od wielu lat e, zmienia się, zwiększa się liczebność e, polskich e, sił zbrojnych i to są fakty, na których warto się skupić. Najwyższa Izba Kontroli, nie to, że ja chcę Pana tutaj dręczyć przy okazji i, 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 i czepiać się e, jakichś niedociągnięć, no ale no, takie są fakty. Opublikowała komunikat e, po kontroli dotyczącej gospodarowania mieniem w jednostkach wojskowych o niskim stopniu rozwinięcia, tak to się nazywa? Mhm. I wynika z niego, że choć z budżetu państwa przeznacza się na wojsko coraz więcej pieniędzy, czym się pan przed chwilą dwukrotnie pochwalił, to moderniza modernizacja armii nie przyspiesza, z czego wynika zaniedbanie właśnie tych jednostek. A po stronie zaniedbań jest m.in. tu i ów, gdzie brak strzelnic. A panu bardzo na strzelnicach zależy. Bardzo się cieszę, że pani przywołała raportniku. Przypomnijmy, to jest raport, który był robiony w latach 2014-2015. W 2016 zakończył się, zakończyło się opracowywanie tego dokumentu i on wskazuje na gigantyczne zaniedbania i niedofinansowanie w infrastrukturze. Oczywiście nie jest to raport miarodajny, dlatego że jak sama pani powiedziała, dotyczył jednostek najmniej rozwiniętych, a jednostki pierwszorzutowe, zarówno jeśli takie jak na przykład 2020, 20 5. brygada kawalerii powietrznej, czy szósta brygada powietrzno-desantowa. Tam sytuacja, jeśli chodzi o sprzęt i infrastrukturę, jest dużo lepsza. Natomiast prawdą jest to, że zaniedbania są bardzo duże. Przypomnijmy w latach 2007-2015 kilkanaście miliardów złotych MON zwrócił do budżetu. Nie wydał tych pieniędzy. Nakłady na infrastrukturę dramatycznie spadły. Jedną z pierwszych decyzji Antoniego Bacierewicza było zwiększenie budżetu z miliarda tysięcy złotych do miliarda sześciuset tysięcy złotych rocznie powiedzieć, na Chce pan panie ministrze, że ten, a, ten raport jest o tyle nieaktualny, że sytuacja w tych jednostkach się już poprawiła? Poprawia się od 2016 roku, dlatego, że zostały podjęte działania naprawcze, nie tylko związane z wzrostem budżetu, o czym już mówiłem, tak jak ten 300 milionów złotych rocznie na infrastrukturę więcej, ale również z przywracaniem strzelnic. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili Działają w wojsku tylko 52 strzelnice. 61 obiektów zostało w latach 2000 wyłączonych z użytkowania. My zaczęliśmy program rewitalizacji strzelnic. W zeszłym roku, w tym roku, przepraszam, to było 5 obiektów. W przyszłym roku to będzie 8 obiektów, do tego wykorzystujemy czy tworzymy nowe programy, które no właśnie, spowodują, że jednostkę w każdym miały powiecie. możliwość... Teraz jest procedowany. Tak, mam nadzieję, że dzisiaj Sejm uchwali nowelizację ustawy, która pozwoli na uruchomienie takiego projektu. I to jest ważny projekt, nie tylko społecznie, dlatego że on będzie tworzył możliwości dla lokalnych społeczności, organizacji strzeleckich, dla, zajmujących się strzelectwem sportowym, strzelectwem taktycznym, ale również te obiekty będą mogły być wykorzystywane przez jednostki wojskowe, z których niektóre dzisiaj sto kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę muszą dojeżdżać do strzelnic. Brać studencka się garnie do tej legii akademickiej? Jak to jest? Szkolenie ochotnicze studentów, które ruszyło jako pilotaż od tego roku, dotyczy wyłącznie uczelni państwowych. Na 98 placówek 60 zgłosiło się do tego programu. Jest już kilka tysięcy studentów, którzy się zgłosili e, i chcą uczestniczyć w tym szkoleniu. E, my się bardzo cieszymy, bo z jednej strony to jest takie świadectwo patriotycznych e, postaw wśród studentów, z drugiej strony wyraźnie widać odpowiedzialność młodych ludzi za bezpieczeństwo państwa. E, na razie studenci będą mieli zajęcia teoretyczne na uczelniach, a w lipcu, sierpniu i wrześniu studenci będą odbywać szkolenia poligonowe. Ale podkreślam, to jest program ochotniczy i tym bardziej cieszy nas zainteresowanie szkoleniem wojskowym. Nie będzie nominacji generalskich 11 listopada, czy dla kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej komunikat bbn i słowa prezydenta w tej sprawie są jasne, bo prezydent mówił w telewizji, trwam, że chciałby, by nominacja generalska była nominacją przemyślaną. Była nominacją, która nie jest nagrodą, bo nominacja generalska to jest zobowiązanie. Tak mówił prezydent w telewizji Trwam. A wcześniej szef BBN-u, minister Paweł Sola, mówił, że nie ma wszystkich dokumentów. Awansy na stopnie generalskie są prerogatywą pana prezydenta i to głowa państwa podejmuje decyzję, który z oficerów jest awansowany na stopień generalski, czy na wyższy stopień generalski. My, jako jakiś czas temu przesłaliśmy do kancelarii pana prezydenta wszystkie dokumenty i wnioski. Teraz w gestii pana prezydenta jest podjęcie decyzji. Te decyzje rzeczywiście są potrzebne, dlatego że oficerowie w stopniach generalskich są potrzebni zarówno w jednostkach bojowych w Polsce, ale również w Strukturach natowskich, które wymagają obsadzania oficerami o odpowiednim stopniu. W związku z tym rzeczywiście no, mamy nadzieję, że pan prezydent w tej sprawie podejmie decyzję. Natomiast ale... kiedy to nastąpi, to oczywiście jest. Na pewno no, nie, nie, nie 11 listopada, bo, bo wiadomo już, ale może 30, <grym> jak będzie rocznica powstania listopadowego. Ja tylko pytam o to, czy będą dosłane jakieś te dodatkowe informacje, o których mówi BBN. My przesłaliśmy komplet dokumentów. Jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe pytania i trafiają do Ministerstwa Obrony Narodowej, to niezwłocznie odpowiadamy na te pytania ze strony kancelarii pana prezydenta czy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A jak man włączy się w obchody 11 listopada w tym roku? Będą jakieś no, specjalne... Najważniejsza, najważniejsza uroczystość, uroczystość państwowa na placu marszałka Piłsudskiego jest organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale również uroczystości w całej Polsce. Wszędzie tam, gdzie są garnizony Wojska Polskiego, ale również tam, gdzie ich nie ma, gdzie władze, władze lokalne proszą o wsparcie, wszędzie tam Wojsko Polskie uczestniczy w organizacji tego jednego z najważniejszych świąt Święta Niepodległości. A odsłonięcie tablic, nowych tablic na grobie nieznanego żołnierza to jest przypadkowo w tym czasie, czy to jest też włączenie tego faktu do obchodów 11 listopada. Rzeczywiście w najbliższych dniach nastąpi odsłonięcie tablic na grobie nieznanego żołnierza. To jest realizacja zapowiedzi ministra Antoniego Macierewicza, który jeszcze w lipcu, kiedy obchodziliśmy Dzień Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, zapowiedział, że tablice, na których będą wymienione miejscowości, w których Polacy bronili się bohatersko przed oddziałami OUN i UPA, Pojawią się na grobie nieznanego żołnierza. Minister Macierewicz do, dotrzymuje słowa i stąd te tablice, które będą odsłonięte na grobie nieznanego żołnierza. No a za rok będą nowe stopnie, <coughs> przepraszam, nowe stopnie wojskowe. Już mówiliśmy o tym w trójce dosyć dużo. Czy Państwo sięgnęli do tego projektu, który był już w 2013 roku? W w ministerstwie, czy to nowy projekt? Nie, jest? to jest przygotowana przez nas e, nowelizacja e, ustawy. Rzeczywiście chcemy i myślę, że to każdy Polak chce, żeby Pols Wojsko Polskie odnosiło się do czysto polskiej tradycji, a nie tradycji e, sowieckiej, komunistycznej, narzucanej nam przez kogokolwiek. Tak, ale by, był już taki projekt w ministerstwie, kiedy mm. jego szefem był Tomasz Siemoniak. Bo to... e, były o tym rozmowy, o ile mm. wiem. Natomiast ten projekt, który jest związany z nowelizacją o e, powszechnym obowiązku e, jest przygotowywany w tej chwili w ministerstwie, jest w ramach konsultacji wewnątrzresortowych Dziękuję bardzo. Minister, wiceminister. To nie, to nie jest rekonstrukcja dokonana. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, tam ich nie, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.